dobry Państwu, Michał Wawrykiewicz z Waszyngtonu, ponownie Wolne Sądy. Jesteśmy przed najsłynniejszym chyba budynkiem w Stanach Zjednoczonych, czyli siedzibą prezydenta przed Białym Domem. Jest to budynek przy ulicy Pennsylvania Avenue numer 1600 i budynek ten swoją nazwę jako Biały Dom został nazwany w 1901 roku przez prezydenta Theodora Roosevelta, nie przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta, tylko przez prezydenta Theodora Roosevelta, 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zresztą laureata pokojowej Nagrody Nobla. Proszę Państwa, siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych zaczęła powstawać wówczas, kiedy w ogóle powstało miasto Waszyngton, kiedy w momencie, kiedy tworzyła się Republika Stanów Zjednoczonych, powstała taka koncepcja, która zresztą zyskała miano rangi konstytucyjnej, dlatego że została zapisana w Konstytucji Amerykańskiej, w tej pierwszej na świecie Konstytucji z 1789 roku. I w tej Konstytucji zapisano, że zostanie wyodrębniona na terytorium Stanów Zjednoczonych zostanie wyodrębniony specjalny dystrykt, który będzie siedzibą władz amerykańskich i będzie stolicą amerykańską, i w ten sposób powstał. To było porozumienie wszystkich stanów, wszystkich, które podpisywały, tworzyły Stany Zjednoczone i podpisywały konstytucję, że właśnie taki dystrykt powstanie kosztem wszystkich stanów, i dzięki temu powstał dystrykt Columbia, na terenie którego jest miasto Waszyngton. W zasadzie tak naprawdę to formalnie to miasto, ten teren nazywa się dystryktem Columbia, natomiast nieformalna nazwa to miasto Waszyngton, dlatego często najczęściej mowa jest o Washington DC, czyli Waszyngtonie, dystrykcie Columbia. Ten dystrykt powstał w 1790 roku, tak jak powiedziałem, na podstawie zapisów Konstytucji został wydzielony taki teren, terenie którego zaczęło powstawać miasto Waszyngton. To była koncepcja, to miasto było bardzo, bardzo przemyślany sposób zaprojektowane. To był pomysł, koncepcja ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, aby właśnie taki odrębny dystrykt, na terenie którego będzie stolica i siedziba władz amerykańskich, aby był całkowicie niezależny od wszystkich stanów, a tym samym, żeby mógł być samowystarczalny i bezpieczny dzięki temu. I tak właśnie powstało miasto Waszyngton, 1790 rok. Wówczas też zaczął być budowany ten budynek, rozpisany został konkurs na architekta, ten konkurs wygrał James Hoban, który był architektem Białego Domu, i w 1792 roku rozpoczęto budowę Białego Domu. Ta budowa potrwała 8 lat, dopiero w 1800 roku budynek został oddany do użytku i jako pierwszy zamieszkał w nim dopiero drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent John Adams. Prezydent Washington już nie zamieszkał w budynku Białego Domu, chociaż tak jak powiedziałem, był inicjatorem jego budowy. Prezydent Stanów Zjednoczonych sprawuje w Ameryce pełnię władzy wykonawczej. Tak stanowi Konstytucja Amerykańska. Zgodnie z artykułem 2 Konstytucji Amerykańskiej to właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych sprawuje całość władzy wykonawczej. Zaraz do tego przejdę, natomiast jeszcze parę słów o tym budynku. Ten budynek przeżył w swojej historii dwa pożary. Pierwszy w 1814 roku, kiedy trwała wojna amerykańsko-brytyjska. Brytyjczycy spalili ten budynek, podobnie zresztą jak budynek kongresu. Drugi pożar to był 1929 rok za prezydentury prezydenta Hoovera.
Budynek był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany. W zasadzie każda prezydentura, każdy prezydent Stanów Zjednoczonych coś wniósł do tego budynku, coś zmienił, czy w samym budynku, czy w ogrodach Białego Domu. Ale taka największa przebudowa, modernizacja Białego Domu miała miejsce w 1902 roku za prezydentury właśnie Theodora Roosevelta, który dobudował zachodnie skrzydło. To zachodnie skrzydło stało się taką rzeczywistą siedzibą, miejscem pracy i urzędowania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam znajduje się gabinet owalny, w którym na co dzień rezyduje i pracuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Wracam do tego, jak skonstruowana jest władza prezydencka. Otóż całość tej władzy prezydenckiej jest powierzona zgodnie z konstytucją prezydentowi. Obecnie prezydent ma możliwość ciągłego sprawowania jedynie dwóch kadencji i to jest przepis rangi konstytucyjnej, ale nie było tak od początku. Ten zwyczaj, ten konwenans konstytucyjny zapoczątkował George Washington, który po drugiej swojej kadencji, a przypomnę, rozpoczął urzędowanie w 1789 roku, w 1797 zakończył i wówczas powiedział, że byłoby to niedemokratyczne, aby sprawować władzę po raz kolejny, na kolejną kadencję i tak zapoczątkował zwyczaj, który był szanowany bardzo, bardzo długo. To jest zresztą przykład na to, jak w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele uregulowań ustrojowych funkcjonuje na zasadzie pewnego konwenansu, zwyczaju, który jest szanowany przez wszystkich. Tutaj nam troszeczkę przeszkadza trąba jednego z demonstrujących z białą flagą. On demonstruje swoje podporządkowanie Bogu. Zresztą tutaj przed Białym Domem jest właściwie non-stop odbywają się jakieś demonstracje, pikiety. To jest miejsce, które jest z tego znane w Waszyngtonie. Wracam do prezydenta i do jego kadencji. Dopiero ten konwenans konstytucyjny dwóch kolejnych ograniczenia prezydentury do dwóch kolejnych kadencji został przerwany przez Franklina Delano Roosevelta, który sprawował prezydenturę podczas czterech aż kadencji w XX wieku, podczas II wojny światowej. I po jego prezydenturze postanowiono tę sprawę uregulować w Konstytucji. 22 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przewiduje, że prezydent może sprawować swoją kadencję jedynie przez swój urząd, przez dwie kolejne kadencje. Prezydentów do tej pory w historii Stanów Zjednoczonych mieliśmy 45 osób sprawowało ten urząd, chociaż numeracja wygląda w ten sposób, że obecny prezydent Joe Biden to jest 46. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest ta różnica między 45 a 46? Otóż w XIX wieku jeden z prezydentów, prezydent Cleveland, sprawował urząd podczas dwóch kadencji, która była przedzielona prezydenturą innego prezydenta, prezydenta Harrisona. Stąd 45 osób sprawowało ten urząd, ale numeracja pokazuje, że mamy 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwszym prezydentem był oczywiście George Washington, a obecny prezydent Joe Biden jest najstarszym z kolei prezydentem Stanów Zjednoczonych. Za niedługo będzie obchodził swoje 80. urodziny i jeśli zdecyduje się kandydować za 2 lata na drugą kadencję, no to będzie miał wówczas 82 lata i pobije kolejny rekord. Władza prezydencka, tak jak powiedziałem, zgodnie z konstytucją przysługuje wyłącznie prezydentowi Stanów Zjednoczonych, stąd jest to ogromna władza, ale faktycznie znów na mocy pewnego konwenansu. Okay. Yes. Musimy na chwilę przerwać, dlatego że Pennsylvania Avenue jest zamykana. Wrócę do Państwa za kilka minut. Tak jak obiecałem, wracam do Państwa. Musieliśmy się przesunąć kawałek, dlatego że Pennsylvania Avenue
została wyłączona z ruchu i zamknięta. Wrócę do tego, jak wygląda umocowanie konstytucyjne prezydenta do sprawowania władzy wykonawczej. Jeszcze raz powtórzę, że zgodnie z artykułem 2 Konstytucji pełnię władzy wykonawczej w Stanach Zjednoczonych sprawuje prezydent. Ale faktycznie, oczywiście nie robi tego jednoosobowo, faktycznie sprawuje tę władzę przy udziale całej administracji prezydenckiej. Ta administracja prezydencka to przede wszystkim gabinet prezydenta, który składa się z 13 sekretarzy, którzy kierują departamentami. Te departamenty to są takie odpowiedniki ministerstw w rozumieniu europejskim, no a sekretarze stojący na czele tych departamentów to oczywiście ministrowie. I oni pomagają, czy też wykonują tę władzę wraz z prezydentem. Instytucja gabinetu i departamentów i stojących na ich czele sekretarzy nie jest instytucją konstytucyjną, to jest ponownie pewien zwyczaj, konwenans konstytucyjny, który funkcjonuje w sposób absolutnie niezagrożony, pomimo tego, że nie znajduje swojego odzwierciedlenia w zapisach amerykańskiej konstytucji. Oczywiście cała administracja amerykańska jest ogromna i takim tą nazwą Government of the United States, czyli rząd amerykański, obejmuje się bardzo, bardzo szeroki zakres administracji. Nie tylko te 13 departamentów, 13 sekretarzy, którzy stoją na ich czele. No, tutaj sytuacja, jeśli chodzi o powoływanie władzy wykonawczej, zupełnie inaczej wygląda niż na przykład w Polsce czy w innych krajach europejskich, bo tutaj nie wybory parlamentarne odgrywają rolę zasadniczą, kluczową, tylko wybory bezpośrednie prezydenckie, właśnie, czy bezpośrednie. Nie do końca bezpośrednie, bo wybory amerykańskie co do zasady są wyborami pośrednimi, ponieważ w wyborach powszechnych wyborcy wybierają elektorów, którzy dopiero potem wybierają głowę państwa, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli im się nie uda, to ta kompetencja przechodzi na kongres. Ale może o wyborach amerykańskich, wyborach prezydenta opowiem państwu następnym razem. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że wybory, że sposób powoływania władzy w Stanach Zjednoczonych no, daje ogromne imperium prezydentowi Stanów Zjednoczonych, bo to on, uzyskując mandat od wyborców, sam powołuje gabinet, sam powołuje swoją administrację i to on jest osobą, która decyduje o tym, jaki kształt, jak będzie wyglądać, także od strony personalnej, rząd amerykański, jego gabinet, czyli administracja. On też stoi na czele sił zbrojnych, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i głównym dowódcą. Oczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych ma szereg innych kompetencji. O tym też państwu opowiem następnym razem. Bardzo dziękuję. Tymczasem z Waszyngtonu Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy.